Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Tadeusz Mosz, to trzecia część EKG. Witam Państwa bardzo serdecznie. A w naszym studio panowie, próbuję otworzyć jeszcze stronę, proszę Państwa, z danymi. O, już otwieram. W naszym studio panowie. Mirosław Barszcz, były minister budownictwa, wiceminister finansów, obecnie Business Center Club i Kancelaria Prawna Grynchow Woźnie Wspólnicy, dr Jakub Borowski, główny ekonomista Inwestbanku Szkoła Główna Handlowa, Andrzej Gliński, członek zarządu Banku Millennium, odpowiedzialny za obsługę przedsiębiorstw. Proszę Państwa, cóż tam na rynkach papierów wartościowych słychać? No widzę, że czerwono, bardzo mocno czerwono, aczkolwiek te spadki nie są duże. W Warszawie wzrost nawet, WIG20 zyskuje 0,06%, w tej chwili we Frankfurcie wzrost 0,05%, spadek w Paryżu o 0,16% i w Londynie o 0,17%. Waluty drożeją w dalszym ciągu, frank szwajcarski prawie 0,2, kosztuje 3 zł 7 groszy, euro traci 0,08%, cena 4 zł 2 groszy, dolar amerykański zyskuje 0,09%, 2,83%, funt brytyjski 0,4%, na plusie, cena 4 zł 57 groszy. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Proszę Państwa, w drugiej części audycji mówiliśmy o wspólnych zakupach administracji centralnej. Premier podpisał zarządzenie o centralnych zamówieniach w administracji. Cytowałem tutaj dosyć spore fragmenty z tekstu zamieszczonego w dzisiejszym Pulsie Biznesu. No i niektórzy twierdzą, na przykład Ford, że 4 miliardy można docelowo na tym biznesie zaoszczędzić. To znaczy, jeśli rząd będzie, administracja centralna będzie wspólnie kupowała energię, paliwa, samochody, sprzęt komputerowy, urządzenia biurowe, wspólnie zamawiała usługi najróżniejsze, które są niezbędne w administracji. No i 4 miliardy miałoby się zaoszczędzić. W przerwie audycji zadzwonił do nas były minister finansów, był marszałek Sejmu, pan dr Marek Borowski. No, który powiedział, że jest to bzdura, proszę Państwa, że nie da się zaoszczędzić 4 miliardów złotych. 10 miliardów w sumie wydaje się na, czy wydawało się na tego typu, czy około 10 miliardów na tego typu usługi. Usługi i najróżniejsze dobra, które administracja musi kupować. To jest jakby pierwsza kwestia. Druga, że taka centralizacja musi doprowadzić do rozrostu biurokracji. No i trzecia kwestia, że jednak jest spore zróżnicowanie w potrzebach. W związku z tym także tutaj będzie potrzebne bardziej elastyczne podejście. Na przykład, no samochody nie zużyją się w jednym czasie w taki sam sposób, prawda, w różnych resortach. W tym samym czasie, żeby zamówić 300 czy 400... No dobrze, tylko to się działa mechanizmami pewnymi. To znaczy, jeżeli na przykład, załóżmy, że dzisiaj mówimy o tym, że wiele firm korzysta z zarządzania flotą. No, pewne mechanizmy jakości usługi i ceny za tą usługę powodują, że wszyscy z niej korzystają w ramach potrzeb, które mają. To znaczy te potrzeby są, o których powiedział minister Barszcz. Potrzeby to jest zupełnie inna sprawa, ale to, że można stworzyć pewne zasady, na których to się dzieje. No sprzęt komputerowy jest typowy. Zaskakujące, to ja nie chcę mówić o kwotach, ale ja bardzo byłem zaskoczony, jaka jest różnica pomiędzy kupowaniem w hurcie, a kupowaniem w detalu. Zaskakująca różnica, ten sam model, tak, to są tak, olbrzymie 30%, różnice. Oczywiście nie chcę wchodzić tutaj, bo tutaj dotykamy pewnego sporu politycznego i to jest złe. 40% oszczędności to by było bardzo dużo. To uważam, że rzeczywiście wydaje mi się mało realne. To nie jest spór polityczny. Nie mówię o sporze, jaki jest spór polityczny. To jest spór polityczny, to jest spór raczej wynikający z metodologii liczenia. Na pewno, ja wierzę w to, że dobrze zorganizowane takie przedsięwzięcie, jakieś oszczędności. No to, kwestia oszczędności jest do dyskusji. Kwestia oszczędności jest do dyskusji. Jeżeli to jest 10 miliardów i to jest 10%, to jest miliard złotych. Warto. 10 miliardów, jak rozumiem, to jest kwestia administracji. Ale przecież musimy pamiętać o tym, że mamy jeszcze parę innych publicznych, jak powiem, sektorów. Są szkoły, które kupują internet, kupują komputery, kupują wszystkie usługi. Są szpitale, które kupują dokładnie to samo. Włączanie po kolei kolejnych, tak powiem, obszarów działalności publicznej, to nie będzie 4 miliardy, będzie 14 miliardów złotych.
Proszę Państwa, Marek Borowski oczywiście mówi, że jest, że jest taka potrzeba, żeby to zrobić, że można tutaj zaoszczędzić sporo pieniędzy, natomiast przestrzegał przed jakimś hura optymizmem, że tutaj nagle rewolucja jakaś... Dobrze, to jaki jest, znaczy, bo nie, ja że... troszeczkę, bo to jest potrzebne, uważam, że to jest potrzebne, że to jest taki krok, który powinien przy dobrej organizacji przynieść efekty. No to w takim razie, to co jest po drugiej stronie? Co po drugiej stronie? Czy chodzi o to, że nie można 4 miliardów? Nie, odzyskać? Nie, żeby hura optymizmu tutaj nie uprawiać takiego, że nagle tu znaleźliśmy... Nie mam takiego wrażenia, że jesteśmy tutaj hura optymistyczni. Że znaleźliśmy jakieś źródełko, z którego pieniądze będą płynęły szerokim strumieniem i bardzo... Ja nie chcę być rzecznikiem forum, ale rozmawiałem zresztą przed programem z Wiktorem Wojciechowskim. For sam tego nie liczył wprost, to znaczy wywoził to z szacunków, z tego co mi wiadomo firmy Deloitte, która zrobiła taką analizę. Więc jest oczywiście do dyskusji, ale chyba się zgadzamy tutaj, że kierunek jest słuszny. Kierunek jest słuszny, warto, proszę Państwa, warto, trzeba próbować to robić. Każdy grosz jest ważny. EKG. Zdziwienia panów? Tak jest. To może... Mirosław Barczyk, no tak jest. Zaczęliśmy nie był w wojsku. Zaczęliśmy tematem gazowym i ja też mam dzisiaj gazowe zdziwienie, bo tak ostatnio w kontekście tego gazu łupkowego, przecież, który jest jakimś takim tematem no, niezwykle istotnym i ekscytującym, myślę, i polityków, i opinię publiczną. Nie wiem, czy panowie i państwo zdajecie sobie sprawę, że istnieje takie opisana w literaturze ekonomicznej klątwa złożowa. Jaka? Złożowa. Tak? To tak to tłumaczę na polski, bo to po angielsku się nazywa resources curse, tak? Czyli właśnie klątwa wynikająca z posiadania bogatych złóż naturalnych. To w latach 80. ubiegłego wieku się po raz pierwszy pojawiło, w połowie lat 90. pisał o tym Jeffrey Sachs również. Mogę do tego jedno słowo? Bo tak? Chodzi, jak rozumiem, o przypadek Holandii, odkrycie złóż gazu i umocnienie. Tak, jeden z efektów. Tak, Dutch disease, czyli choroba holenderska nawet. Tak, to jest określone. Więc to był jako jeden właśnie z czynników powodujących to, że odkrycie i eksploatacja złóż naturalnych na dużą skalę powoduje paradoksalnie spadek wzrostu gospodarczego. Kwestia tego umocnienia kursu to jest jeden z tematów, ale oprócz tego są również podnoszone takie kwestie jakby związane z korupcją, ze wzrostem korupcji, z tym, że władza już jakby mając dostęp do finansowania nie musi się specjalnie przejmować obywatelami, tylko może sobie tak powiem, robić co tam sobie chce. I myślałem sobie tak, że to w zasadzie byłoby dosyć przykre dowiedzieć się, że to, co żeśmy uznawali do tej pory za jakieś naprawdę coś niesamowicie ekscytującego, nagle się okazało przyczynkiem do katastrofy. Na szczęście wczoraj znalazłem nowe opracowanie. A grozi nam ta klątwa, czy taki jest No właśnie, bo tutaj było, była pewna ambiwalencja. No bo tak, bo z jednej strony, prawda, mamy przykład Rosji, prawda, Libii, tam gdzie rządzą ci dyktatorzy, prawda, no, faktycznie tam te kraje, które jakby opierają na złożach swoje bogactwo, no to nie wygląda to najlepiej, no ale z drugiej strony mamy Norwegię, prawda, która ze złóż... Tam akurat wygląda to dobrze, dlatego że jeżeli Kaddafi te pieniądze zagarnął i gdzieś tam złożył na kontach, to one nie przeszły przez rynek, nie doprowadziły do umocnienia krajowej waluty i akurat tamtej klątwy nie ma. Klątwa jest w demokracjach. Tak, choroba holenderska im tak nie zaszkodziła. Trochę żartem, trochę serio, ale faktem jest, że najnowsze tak powiem, badania pokazują, że jednak ta klątwa to jest pewna korelacja przypadkowa. Tak? Znaczy, to rzeczywiście jest tak, że w wielu krajach, w których są złoża, są dyktatury, natomiast nie ma bezpośredniego połączenia pomiędzy jednym a drugim i wpływ złóż naturalnych może być jednak bardzo pozytywny. Ale mówię o tym wszystkim dlatego, że jak patrzę na to, co się dzieje w tej chwili w Polsce, otoczenie regulacyjne związane z gazem łupkowym, to jest katastrofa. Znaczy w tej chwili polski rząd, polscy politycy nie mają absolutnie żadnego pomysłu na to, co zrobić z tym gazem łupkowym. Są pobierane bardzo wysokie koncesje, nie ma żadnych regulacji dotyczących, czy pomysłów na to, w jaki sposób w przyszłości czerpać korzyści z eksploatacji tego gazu.
A trzeba pamiętać, to że to jest... wynika z faktu, że nie usprawiedliwia rządu, ale chyba, że to odległa to jest perspektywa wciąż, no, ta eksploatacja. Odległa. W 2000 roku w Stanach Zjednoczonych 1% zużycia gazu to był gaz łupkowy. Dzisiaj, w 2010 roku 25%. 25-krotny wzrost... Tak, jedna czwarta. Jedna setna jest jedna 25-krotny wzrost w ciągu 10 lat. Są nowe technologie i to naprawdę pójdzie bardzo szybko, jeżeli te złoża faktycznie zostaną odkryte i zaczną być eksploatowane. Ja bym chciał, żebyśmy mieli ten problem. Znaczy jedyny kraj, który sobie z taką klątwą poradził, jedyny kraj demokratyczny, to jest Norwegia, która rzeczywiście odkłada te pieniądze i ich nie przejada. Brazylia staje przed tym problemem. W tej chwili odkryła gigantyczne złoża ropy i, że tak powiem, obawia się, że to wytrzebi im solidną część eksportu i przetwórstwa przemysłowego, bo będzie się kurs umacniał w sytuacji, w której wzrośnie eksport. No, z drugiej strony zawsze złoża naturalne w czasach kryzysu pozwalają na to, że jakoś można przetrwać. No to widać po niektórych krajach. EKG. A cóż tam na Facebooku? Tomasz Wojciechowski. Ciekawy, czy rząd będzie się domagał promocji od dostawców, tak jak duże sieci handlowe również wykorzystujące efekt skali. No pewnie będzie się domagał. Proszę Państwa, tu chodzi o te... To właśnie chodzi. Zbigniew Ludwik pisze. Panie Tadeuszu, nie chodzi o to, by kupić tanio, tylko by na zakupie zarobić. Czemu się pan dziwi tej pani od 40%? Chodzi o to, proszę Państwa, że jest postulat, żeby wpisać do tego projektu, aby 40% zakupów mogło być dokonywane, czy powinno być dokonywane w małych firmach. No, ale to jest delikatna sprawa. Tak, no zupełnie ja nie potępiał tego, o czym pani doktor mówiła, bo jednak to może też prowadzić do tego, że będą się utrwalać monopole. Znaczy, będą się utrwalać duże firmy, które będą dominować pewne rynki. Jak myślę o tych firmach ochroniarskich, o których pan redaktor mówił. Więc ostrożnie trzeba postępować tutaj. No tak, ostrożnie, ale z drugiej strony nie powinno się zapisywać czegoś takiego. Jeśli mała firma będzie miała, bo to automatycznie, jeśli zapiszemy, to automatycznie automatycznie dekretujemy... Taki parytet, nie? Tak, taki parytet. Dekretujemy i że przyzwalamy na wyższą cenę, bo to jest mała, bo to jest mała firma. Ogromną sferę życia gospodarczego, w którym mogą funkcjonować tylko duże, no, nie wiem, oczyszczanie miasta na przykład. No, mówmy się. A dlaczego mała firma? Dlaczego mała firma, jeśli startuje z dużą firmą w przetargu, na przykład firma sprzątająca, nie może być konkurencyjna wobec dużej firmy? Mała firma. Dlaczego nie może być? No może być konkurencyjna, prawda? Czasami tak, czasami nie. No, zależy od rodzaju działalności. Natomiast no, zazwyczaj jest tak, że duża firma jest bardziej konkurencyjna, bo działa efekt skali po prostu. Szybkie zwiększenie zatrudnienia na przykład może tę firmę dużo kosztować, podnieść koszt świadczonych usług, ostatecznie ona nie będzie w stanie w ogóle wziąć tego zlecenia, bo jej się to nie będzie opłacać. Także no to może... Generalnie korzystać będą na tym duże firmy, to nie ulega wątpliwości. Z drugiej strony duża firma jest bezwładna, mała firma szybko się może zmienić. No to jest kwestia zorganizacji też przetargów, czy one będą podzielone, czy będą na wszystkie urzędy na przykład jednocześnie, no bo to jest rozmowa. Ale dekretowanie procentowe nie ma sensu. Zdziwienie moje. Moje zdziwienie, wczoraj wyczytałem w gazecie, że podatki, bo to jest bardzo ważne, że to jest kategorii podatki, mianowicie o dzielnicy Woli, która wysłała do kilkunastu tysięcy ludzi zawiadomienia o tym, że zwiększy opłata za użytkowanie wieczyste. Okazało się, że nie podpisała tego, tylko zrobiła fasimilkę. I co mnie dziwi? Dziwi mnie to, że podatek nie zależy ani od użytkownika. Zaraz, spokojnie, panie prezesie. Nie podpisała tego, tylko fasimilę przyłożyła, co oznacza, czyli podpis... że to jest nieważna podwyżka. I teraz, no, zaraz. Nieważna podwyżka jest, jeśli nie ma podpisu oryginalnego, odręcznego? Tak. I co mnie dziwi w tym? Tak, no właśnie, i teraz jest tam, że sąd określił, że jeśli nie ma tego podpisu, to ta podwyżka jest nieważna. I teraz tak, kilka rzeczy. Jedna rzecz, kto przyjdzie reklamować to. Tu kilkanaście tysięcy ludzi, pewnie przyjdzie tylko część. Druga, podatki nie zależą od człowieka, który je płaci i nie zależą od urzędnika. Zależą od jakiegoś ustalenia, które rada gminy, ktokolwiek może, dokładnie nie wyjaśniłem tego, ale teraz... Tego typu rzeczy zawsze mnie śmieszą, mówiąc szczerze, bo to jest jakiś bałagan, w którym dzisiaj tak naprawdę nie ma dobrego wyjścia. No, to są zasady XIX-wieczne, które, tak powiem, są adekwatne do stosowania w małej wsi, prawda, a nie w kilkumilionowym mieście. No, wszystko na ten temat. Proszę Państwa, doktor Jakub Borowski już nie powie o sobie. Ale ja sobie je zachowam. Zmienię, bo ono jest uniwersalne. To wszystko w naszej dzisiejszej audycji. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. W sprawie służby zdrowia i zwolnień lekarskich wydawanych na dyżurach, proszę Państwa, jutro na ten temat dostałem maile w tej sprawie. Wczoraj o tym mówiliśmy. W naszym studiu obecni są jeszcze Mirosław Barz, był minister budownictwa, wiceminister infrastruktury, dr Jakub Borowski, główny ekonomista Inwest Banku, Szkoła Główna Handlowa, Andrzej Gliński, członek zarządu Banku Milenia. Ja się nazywam Tadeusz Morsz, teraz czas na informacje Radio Tok FM, a po nich komentarze, o których już teraz opowie
Anna Laszuk.